Zmywak, odcinek, a kto by tam liczył? Pytanie za 100 punktów. Skąd wiesz, że nadal nadaję z brytyjskiego mieszkania? W dzisiejszym odcinku gość specjalny, milicjant Krzysiu z Londynu. Krzysiu, weź tą kamerę proszę, weź. O, Krzysiu. Mikrofon, żeby cię... Bo zresztą pies nie potrzebuje mikrofonu, żeby głośno szczekać. Nieśmieszne. Obraża gościa, nawet jeszcze nie zaczął odcinka. Krzysiu, ale to... No nie siedź tam tak. Mów coś. Zacznij może od... Wiesz... Cześć Zmywak, pozdrawiam widzów. Takie tam, wiesz... Cześć Zmywak, Krzysio. Pozdrawiam cię, pozdrawiam wszystkich widzów twojego kanału YouTube'owego, tych, którzy cię lubią. O, tam tych to za dużo nie ma. Tych, którzy cię lubią troszeczkę mniej. O, a tu to jest w czym wybierać. Uważam, że bardzo fajnie, że poruszasz temat tej patologii całej, ale dodam tylko od siebie, że patologia występuje wszędzie, we wszystkich grupach społecznych, na wszystkich szczeblach. Osobiście mogę powiedzieć, że jest bardzo dużo patologii wewnętrznej w policji, jako instytucji. No to może od początku. Krzysiu, jeśli widziałeś choć jeden odcinek Zmywaka, to doskonale wiesz, że ponad połowa widzów pragnie być policjantami. Popatrz tylko na te łapki w dół! Ilekroć w programie poruszamy temat patologii... 250 000 Polaków ogląda ten program! No więc Krzysiu, moje pytanie jest takie. Dlaczego jesteś policjantem w Wielkiej Brytanii? Mało mamy napromieniowanych jednostek w Polsce, musisz ich jeszcze ganiać po Londynie! Przede wszystkim to w policji pracuję już 11 lat w Londynie. W UK jestem 16 lat. Moje początki to była praca w ochronie. Kluby, dyskoteki, bary. Miałem dosyć dużo do czynienia z policją. Powiązane to było z pracą, którą wykonywałem. I muszę powiedzieć, że w tamtych latach byłem tak pod wrażeniem. Policja miała wtedy bardzo takie bezstresowe podejście do ludzi. Mieszkając w Polsce, nigdy nie myślałem o pracy w policji. Polska policja bardzo mi się kojarzyła dosyć źle. Miałem bardzo negatywne nastawienie, pomimo tego, że nigdy nie miałem problemu z prawem. Ale to było już jakiś czas temu, mówimy tutaj 16, 17, 18 lat temu. Nie wiem, jak jest teraz w policji w Polsce. Wydaje mi się, że się pozmieniało. Także nie chcę, żeby moja odpowiedź tutaj była bardzo negatywna albo pozytywna. To jest po prostu moje odczucie. No ale to po Londynie musisz ich ganiać? No tutaj niestety nie lubię, jeśli się sprowadza wszystko do jednego pudełka. Londyn, Anglia jest bardzo specyficzna. Tu jest duży miks, także miałam do czynienia ze wszystkimi. I nie ma znaczenia, czy są Polacy, Hindusi, Czarni, także... Ile jest napromieniowanych jednostek w Polsce, nie mam pojęcia. A z tym ganianiem po Londynie, to też nie jest tak do końca, że my ich cały czas ganiamy. Krzysiu, a wielu takich Zmywaków dzwoni na policję? Nie wiem, zgłasza sąsiada, że za głośno krzyczy na klatce schodowej, albo... że piesek szczeka za ścianą. Jakiego rodzaju przestępstwa są najczęściej raportowane w Londynie? Tutaj niestety z tymi przestępstwami jest różnie. Po prostu trzeba byłoby to jakoś skategoryzować. Mamy do czynienia ze wszystkim. Także jest tego taki nawał, można powiedzieć, że policja nie jest w stanie tego przerobić. Jeśli chodzi o zgłoszenie na policję, jest tego bardzo dużo. To są rzeczy właśnie typu zakłócanie porządku, jakieś imprezy, ale mówię od razu, to nie są tylko Polacy, to się dzieje wszędzie, u wszystkich. Nie możemy tutaj wszystkich wlewać do jednego wiadra, to byłoby niesprawiedliwe. Takie są moje doświadczenia. Moje spostrzeżenia. Zakłócanie porządku generalnie jest traktowane poważnie, ale jest tego taka masa, że tak jak mówię, policja nie jest w stanie tego przerobić.
i to się po prostu wszystko cały czas gdzieś tam mieli. Krzysiu, najbardziej chora akcja, w jakiej brałeś udział? Z użyciem Polaków. No, ciężko mi odpowiedzieć. No, było tego bardzo dużo. Znowu muszę przytoczyć, że to nie tylko z Polakami. Muszę powiedzieć, że z Polakami naprawdę, pomimo tego, że mam bardzo dużo do czynienia, takich mocnych, chorych akcji nie miałem. Najmocniejszą chyba akcję miałem z Sebastianem. Pozdrawiam Cię, Sebastian. Nigdy nie zapomnę, jak wyskoczyłeś przede mną z balkonu z drugiego piętra. Pozdrawiamy Sebę! Może jeszcze leci w dół! Z drugiej strony, no, Seba nie może spadać do góry, no. Także pozdrawiam Cię. Mam nadzieję, że nie będziemy się musieli już spotykać. Opowiedz o tej akcji, gdzie rozjechał Cię samochód. Trzy razy. No niestety, zdarzyło się tutaj czasami rzeczy bardzo szybko, bardzo dynamicznie zmieniają się. Miałem bardzo poważny wypadek. Zostałem rozjechany samochodem. Niestety więcej nie mogę o tym mówić. Krzysiu, jest nie do zajeżdżenia! Nie, i tak nie dostaniesz mikrofonu. Ale jestem cały i zdrowy, ruszam się, żyję dalej, także... Ale tak, miało to miejsce. Niestety, no, z różnych względów nie mogę za bardzo wgłębiać się w to pytanie. Krzysiu, porozmawiajmy o zarobkach policjanta. Opłaca Ci się w ogóle strzelać do tych Sebów i obrączkować Karyny? Od której do której pracujesz i dostajesz czasem w ogóle w pracy na noc, bo jakiś Karol się napił i od trzeciej nad ranem nie może wejść na klatkę schodową? Przede wszystkim mówię od razu, zarobki w policji nie są rewelacyjne. Powiem Wam szczerze, w Londynie jest troszkę inaczej, dochodzi do tego London Allowance. Ale uwierzcie mi, że jak miałbym Wam powiedzieć szczerze, to jest na początku między 1600 funtów na rękę do może 2,5 na rękę netto. Swego czasu, kiedy zacząłem pracę w policji, to ludzie, którzy pracowali w komunikacji miejskiej, zarabiali dużo więcej od policji, także zarobki nie są, to jest jakaś przypadłość tej pracy. Tutaj zarobki nie są rewelacyjne, mówię od razu. Jeśli chcecie zarabiać duże pieniądze, policja nie jest dla Was. Zadanie dla widza! Weź do ręki swój payslip, wycinek wypłaty, pomnóż go przez 52 tygodnie, podziel przez 12 miesięcy i już teraz sprawdź, czy zarabiasz więcej od Krzysia. Krzysiu, popatrz na te łapki w dół pod filmem o patologii. Tam 2000 osób uważa, że twój zawód powinien być za darmo. Kiedyś było dużo lepiej. Kiedy zaczynałem pracę w policji, pracowaliśmy na 12-godzinne zmiany. Pracowało się systemem, że były 4 dni w pracy, później 4 dni wolnego, były 4 dniówki, 4 nocki. Także to był bardzo fajny układ. Później zostało to wszystko zmienione. Zostały wprowadzone zmiany 8-godzinne. Także też są nocki, dniówki, popołudniówki. Czasami się pracuje po 5-6 dni z rzędu. Do tego dochodzą dni wolne. Także tak to teraz wygląda. No tak, pracujemy 24 godziny na dobę, zgłoszenia są cały czas, różne, przeróżne, od poniedziałku do niedzieli, co chwilę coś dostajemy, także... Krzysiu, a która narodowość najbardziej rozrabia w Londynie? I czy to nie jest tak, że polska narodowość jest najwyżej w hierarchii tego, co widziałeś? Nie, absolutnie nie. Pomimo tego, że mam non-stop do czynienia z Polakami, i nie to, że tylko mam do czynienia z Polakami. Znowu przytaczam, nie możemy wlewać wszystkich do jednego kubełka. Nie, jest dużo takich drobnicy, ja na to mówię, takich lekkich przestępstw, wykroczeń, które naprawdę już jest tego multum, nie tylko Polacy. I to się tak po prostu wszystko mieli, policja nie jest w stanie tego przerobić. Także... Nie, na pewno Polacy nie stoją w hierarchii tego, to mogę powiedzieć od siebie. To są moje własne doświadczenia, spostrzeżenia. Nie będę tutaj się wbijał w żadne statystyki. A czekaj, a jakichś innych polskich policjantów znasz? Fajne chłopaki czy zabijaki straszne? Nie, w policji pracują
ludzie z różnych środowisk, uwierzcie mi, z wykształceniem, bez wykształcenia, z różnych części świata, także to jest fajna sprawa. Zresztą widać na ulicach. I czy są zabijaki? Nie. Ale też, tak jak mówię, przytoczę tutaj coś takiego, że jest masa takiej wewnętrznej patologii w policji. Czasami się zastanawiam, jak ten gościu się faktycznie tu dostał. I na chwilę obecną moim największym problemem są po prostu ludzie, z którymi pracuję. Nie to, co się dzieje koło mnie, tylko ludzie, z którymi pracuję. Bo to niestety zmierza troszeczkę w złą stronę, uważam. A w jakich dzielnicach Londynu jest jeszcze tlen? Jakie dzielnice Londynu są zdatne do życia? A jakie byś mi odradzał, nawet w ciągu dnia? Tu także muszę przyznać, że jest duża różnica. Kiedy zaczynałem pracę, faktycznie były takie dzielnice jak Dalston, Hackney, w których pracowałem, Lewisham. To były naprawdę kiepskie dzielnice. No teraz jak pojedziesz na Dalston, Hackney, to stoją wieżowce, apartamentowce z mieszkaniami po 500 000. Także na dzień dzisiejszy, 2019 rok, uwierzcie mi, że to już nie ma praktycznie znaczenia, dzielnica w Londynie. Wiadomo, są dzielnice typu Knightsbridge, możemy pojechać, nie wiem, Stratford, Leighton, nie wiem, Brixton, Lambeth, południe, także to jest tak wymieszane, słuchajcie, nie ma znaczenia. Jedynie jeśli ktoś, prawda, patrzy na ceny nieruchomości, to jest jakiś wyznacznik, ale tak samo można zostać obrobionym na Kensington, tak samo można zostać obrobionym, nie wiem, na Lewisham. Krzysiu, bo ja nie wiem, czy ty wiesz, ale osoba, która dzwoni na policję, to tak zwana konfitura, bądź Rudy. Rudy, konfident, konfitura. Rudy, konfident, konfitura. Rudy, konfident, konfitura. I dotyczy to osób zarówno, które dzwonią na policję, bo coś się dzieje na klatce schodowej, ale także osób, które dzwonią na policję, bo na przykład uczestniczą w wypadku samochodowym. Co doradziłbyś innym zmywakom, które mają krzyczącą patologię nad sobą, pod sobą, z lewej, z prawej? Pamiętaj, gniewni widzowie zmywaka nie lubią, kiedy dzwoni się na 112. Nawet do wypadków i morderstw. Powiem z własnego doświadczenia. Na początku mieszkałem na takich osiedlach kancilowskich, blokowiskach, gdzie naprawdę byli bardzo fajni ludzie, był porządek, nie miałem żadnych problemów. Później mieszkałem w bardzo drogiej dzielnicy, w bardzo drogim mieszkaniu i było pełno patologii. Miałem sąsiada, artystę, który tworzył całą noc. I zdarzało mu się często upuścić ramę, która ważyła 50 kg i obudzić mnie i całą moją rodzinę. A na tyle był elokwentny, że potrafił zejść na dół, zapukać do drzwi i wykrzyczeć, że przeprasza. Także to jedynie, co doradziłbym innym zmywakom. No niestety, rozumiem, jak to jest, jak się wraca z pracy albo jak się ma dzieci. Dzieci wstają rano do szkoły, zależy nam, żeby nasze dzieci się wyspały, a sąsiadka o 2-3 rano zaczyna imprezę we wtorek, także jest to, sam przeszedłem przez to, miałem dużo problemów też z sąsiadami. Tak, dzwonienie na policję na pewno pomaga, mam nadzieję, że pokażę zdjęcia po tym, jak sąsiadka zawaliła sufit moim dzieciom na głowę po tym, jak dzwoniliśmy na policję, z tego względu, że rzucała swoimi dziećmi po ścianach. Moja sąsiadka nie wiedziała, że pracuje w policji, tego się generalnie nie ujawnia z różnych przyczyn zdrowotnych, zwłaszcza jak się jest właścicielem mieszkania, bo osoba, która wynajmuje, zawsze może się wyprowadzić, a ty dalej tam zostaniesz. Uważam, że trzeba to od dnia numer jeden spróbować porozmawiać, trzeba to wszystko udokumentować, zapisywać sobie w takim notatniku. Nie pomagają rozmowy. Jeśli naprawdę są ekstremalne jakieś sytuacje, zadzwonić na policję, ale wydaje mi się, że każdy kancil ma coś takiego, jak przysyła taką formę. Wydaje mi się, że to jest Noise Neighbors, Noisy Neighbors, i tam się po prostu prowadzi takie notatki. I uwierzcie mi, że jeśli jest za głośno muzyka, to oni czasami dosyć często przyjeżdżają i faktycznie sprawdzają to, bo kancile pracują 24 godziny na dobę, są oficerowie kancilowscy, którzy też przyjeżdżają, sprawdzają to, ale tak jak mówię,
W Londynie jest tego masa. Policja tego nie przerabia. To się dzieje wszędzie, w dobrych, w złych dzielnicach. Mam znajomych, którzy mają apartamenty bardzo drogie i też mają z tym problem. Także uważam, jeśli wam coś przeszkadza, trzeba pójść po prostu porozmawiać, spróbować się dogadać. I to jest taka moja rada. Jeśli to nie pomaga, no to wtedy trzeba wziąć jakieś, spróbować inne środki, typu zacząć to zgłaszać, bo uwierzcie mi, ja miałem taką sytuację przez 3 lata. Po prostu sąsiadka zrujnowała praktycznie moje życie. Było dużo stresu dla mnie, dla mojej rodziny, przede wszystkim dla moich dzieci. Bo podobno w Anglii policja nie reaguje, jeśli nie ma bójki albo ofiar, to prawda? I tak, i nie. Zgłoszeń jest masa, my nie decydujemy tak naprawdę, do których zgłoszeń jeździmy. Od tego są tak jakby policyjni dyspozytorzy i oni po prostu tak jakby robią taki priorytet, do których zgłoszeń wyjeżdżamy. Także no dokładnie, to wiadomo, jeśli są jakieś mocniejsze sprawy, bierzemy w nich udział. Niektóre są stawiane na bok i pewnie się do nich już później nie wraca. No to jest niestety taka wewnętrzna patologia policji. To się bierze z różnych względów. Czasami po prostu policjanci nie chcą odpowiadać, nie jadą na takie zgłoszenia i tyle. Po tylu latach w Anglii łatwiej ci mówić po polsku czy po angielsku przy załatwianiu spraw codziennych? Ja to wiesz, 11 lat w fabryce mięsa. Po rosyjsku powiem ci nawet, jak należy mnie obciąć. No Zmywak, cieszę się, że mówisz po rosyjsku. Wiadomo, czym więcej języków, tym lepiej. Nie, absolutnie nie mam problemu. Wydaje mi się, że wysłałem się bardzo dobrze po polsku. Czytam bardzo dużo książek po polsku. Mam na polską telewizję. Język polski jest piękny, uwielbiam język polski, ale mieszkając w UK, język angielski jest bardzo przydatny, niestety. Kiedyś ktoś mi powiedział, że czym lepszym językiem mówisz, tym lepsze zarobisz pieniądze, to jest prawda. Skupmy się na naszych rodakach, Krzysiu. Patologiczne jednostki są bardziej aktywne w jakieś szczególne dni roku, w jakieś święta, czy przez cały rok prowadzą regularne wykroczenia? Tuż tak samo. No niestety nie możemy wszystkich wrzucać do jednego kubła. Wiadomo, piątki, soboty, niedziele. Niedzielę zauważyłem, jest taki dzień, kiedy jest dużo awantur domowych, po sobotnich imprezach, nie tylko. Ale to nie tylko u Polaków. Poniedziałki, wtorki jest więcej włamów. Prawdopodobnie ludzie są spłukani po weekendzie i po prostu muszą sobie dorobić. Także jest pewien taki, nazywamy to week pattern, kiedy jest pewnych zgłoszeń więcej. Święta, nie święta, tak jak mówię, Londyn to jest duży miks. Także tutaj każde religie mają święta winne dni i z tym też się wiążą problemy, także wierzcie mi, to nie jest tak, że są polskie święta i od razu cały Londyn staje, bo po prostu jest jedno wielkie bagno się zaczyna. Nie, absolutnie tak nie jest. A nie masz tak po ludzku czasami ochoty tego wszystkiego w pizdu rzucić i wyjechać do Polski? Wrócić do Polski, powiem szczerze, miałem przerwę w pracy, mieszkałem w Polsce rok czasu, niestety wróciłem. Pomimo tego, że mam możliwość mieszkać w Polsce za darmo, mam nieruchomość, która nie jest na kredyt, niestety nie dałem rady, wykończyła mnie troszeczkę mentalność ludzi i dalej. I taka biurokracja w Polsce, nie dałem sobie z tym rady. Bo ja w następnym odcinku jadę do Polski szukać domu, mieszkania, zabieram was wszystkich ze sobą. Trochę nie w czas to mówisz, Krzysiu. Mów dalej. Bardzo dużo się zmieniło, muszę przyznać, bardzo pozytywnie, ale dalej jednak zostają takie, chyba mentalność ludzi najbardziej. Ile w ogóle zostało ci służby? Ile zostało mi służby? Tego nie wiem, powiem szczerze, troszkę się zmieni w tym roku na pewno przez to, że odchodzę z policji z różnych względów. Po 11 latach patrzy się już inaczej na to wszystko. Tak jak mówię, jest bardzo dużo wewnętrznej patologii.
kiedyś mnie to nie raziło, teraz mnie to razi coraz bardziej. Ta praca niesie ze sobą bardzo dużą odpowiedzialność, niestety nie wszyscy są tego świadomi. Bardzo łatwo jest zniszczyć komuś życie, pracując jako policjant, jak masz zły humor i możesz kogoś potraktować na dwa różne sposoby. Wielokroć widzę coś takiego, tak jak czasami widać w gazetach dużo artykułów na ten temat, tutaj w Londynie, Metro, Evening Standard często piszą, często gęsto. Tak, to jest prawda i akurat mnie to razi osobiście. Uważam, że niestety profesjonalizm polega na tym, że możesz mieć zły humor, ale jak przychodzisz do pracy, musisz traktować wszystkich tak samo. Niestety to nie ma miejsca. Jest to jakiś czynnik ludzki, tak jak mówię, patologie są wszędzie, w każdych grupach społecznych, także nie ma tutaj reguły. Krzysiu, patologiczni widzowie życzą mi dużo zdrowia w komentarzach. No to może w drugą stronę. Jaka jest długość życia patologicznej jednostki w Londynie? No niestety, bardzo duże spektrum tutaj jest. Trzeba byłoby to jakoś skategoryzować. Są ludzie, którzy żyją bardzo długo. Także to jest bardzo ciężkie pytanie, słuchajcie. Mogę jedynie powiedzieć, że z takiej mocniejszej patologii ludzie, którzy naprawdę gdzieś tam bawią się w mocniejszą gangsterkę, oni żyją bardzo krótko, wykańczają się między sobą bardzo szybko, także to, a odnośnie długość życia patologicznej osoby w Londynie, tutaj znowu muszę przytoczyć taki jeden przykład, czy patologiem jest to, że ktoś sobie siedzi w parku i przykładowo pali skręta, czy też patologią jest to, że jedzie gościu Rolls-Royce'em w garniturze i okrada ludzi wszystkich dookoła, prawda? Także to jest moje spostrzeżenie. Patologią uważam jest to, że idziesz do banku i bank cię oszukuje, albo... W banku? Patologią jest też to, że pracujesz legalnie i musisz ciągle sprawdzać swojego pracodawcę, czy wypłaca ci pieniądze tobie należne, uczciwie i czy wszystkie. I tutaj właśnie to jest mój osobisty dylemat. Dobra, to tyle Krzysia na dzisiaj. Pozdrawiam Cię, Zmywak. Pewnie się już usłyszymy. Pozdrawiam bardzo Twoich widzów, rodaków, imigrantów. Uważam, że pomimo tego, że każdy zajmuje się tutaj czymś innym, każdy jest tak jakby, każdy ma swoją inną historię, to jednak siła imigrantów jest duża. Także pozdrawiam wszystkich, uważajcie na siebie, no i pewnie nie naprzykrzajcie siebie sobie samemu. Pozdrawiam. Dawaj to kamerę. Jeżeli macie więcej pytań do Krzysia, to napiszcie je w komentarzu do tego odcinka. No ja mu to jakoś tam podam i kto wie, może zrobimy drugą część. Coś w rodzaju konfitura i stary policjant. Tylko pamiętajcie, w tym wypadku 50 gram czystej na poprawienie sobie odwagi nie jest najlepszym pomysłem przy rozmowie z funkcjonariuszem. Do usłyszenia!